Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz bardzo zapraszam w środę popielcową o 19:40, msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Zaczną się wtedy też parafialne rekolekcje, które w tym roku poprowadzi ojciec Wojciech Surówka Dominikanin. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najmilsi, w środę zaczniemy Wielki Post. Nie licząc niedziel, 40 dni do najważniejszych świąt chrześcijaństwa, uroczystości Zmartwychwstania. Skąd w Kościele Wielki Post? Jak go dobrze przeżyć? Pierwsze, jest to naśladowanie Chrystusa, który u początku swojej nauczycielskiej działalności 40 dni i nocy nic nie jadł, trwał na pustyni, modląc się. Przyszłą niedzielę usłyszymy Ewangelię o tym, że na zakończenie tego postu diabeł próbował kusić Jezusa. My też więc, tak jak Chrystus, chcemy się więcej modlić i chcemy rozważać Jego mękę, bo rozważanie męki Pańskiej rozpala miłość do Pana Boga i do bliźniego. I tak jak Chrystus, choć może nie aż tak surowo, chcemy podjąć realny post. Warto tu wspomnieć przepisy postne. Przez cały rok w piątki ci, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do postu od mięsa. A w środę popielcową, Wielki Piątek, jest też post ilościowy dla tych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60. Dwa lżejsze posiłki i jeden do syta. W całym też Wielkim Poście katolicy nie biorą udziału w żadnych zabawach tanecznych. Spotykam się czasem ze swoistym wykłócaniem o posty. A ja już mam 72 lata, więc mnie chyba post od mięsa nie obowiązuje. Obowiązuje do śmierci. A czy mógłby ksiądz załatwić dyspensę, bo córka ma 18? Jeżeli nie będzie poświęcenia, ofiary, wyrzeczenia, to bardzo dziękuję za taką religię. Ważne jest zachowanie przepisów postnych, ale również bardzo ważne jest, byśmy mieli ducha pokuty i umartwienia i podjęli sami z siebie umartwienia ducha i ciała, które uderzą w naszą pychę, w naszą zmysłowość. Konkretne postanowienia. Może dla kogoś wcale nie jest wielkim postem nie jeść mięsa, ale poważnym postem będzie wyłączyć smartfona. Zaniechać sprawdzania co chwilę wiadomości czy też różnych portali internetowych. Powstrzymanie swojej ciekawości albo zjedzenie więcej tego, czego nie lubię, a mniej tego, co bardzo lubię. Niech to nie będzie formalna, udawana, ale rzeczywista pokuta. Podejmując Wielki Post, naśladujemy też pierwszych chrześcijan.
Wtedy wielu dorosłych nawracało się i przyjmowało sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię świętą w noc zmartwychwstania. A 40 dni przed tą uroczystością podejmowali bezpośrednie przygotowanie, gorliwie słuchając Słowa Bożego, aby słuchając kateches, wnikając w Ewangelię, bardziej przylnąć do Chrystusa, do Jego słów, by to doprowadziło do nawrócenia. Stąd zwyczaj wielkopostnych rekolekcji parafialnych, w których też jesteśmy zobowiązani uczestniczyć. Spójrzmy na naszą parafię. Nie jesteśmy odizolowaną wyspą. Jesteśmy cząstką kościoła diecezjalnego, kościoła powszechnego katolickiego i żyjemy w konkretnym świecie, w konkretnych warunkach. I to wszystko, co ogarnia świat, na nas wpływa i też w jakiś sposób nas ogarnia. Zamęt, napięcia, podziały, wręcz walka, nie tylko zbrojna na Ukrainie. Wielu ludzi żyje w lęku, wielu młodych niezdolnych jest do podejmowania trwałych decyzji. Sakrament małżeństwa nie, bo trzeba by ślubować aż do śmierci. Aż do śmierci to nie. Na 2 lata to tak. U wielu ludzi bezsens życia. Brak perspektywy. Bo jeśli nie ma się wiary w życie wieczne, to życie na ziemi staje się puste. Brak spojrzenia z wiarą na to, co się wydarza w naszym życiu i do czego nas Pan Bóg nieustannie każdego dnia powołuje. Tutaj widzimy, jak wielu ludzi zostało owładniętych, wręcz zahipnotyzowanych przez media, także stali się swoistym medium w hipnozie. Ktoś traci własną wolę, własny rozum i spełnia jakieś dziwne polecenia. Nie mówię tutaj o żadnych mediach imiennie. Nie mówię też o czymś, co jest oczywistym grzechem, pornografia, brutalne filmy przemocy. Ale zafascynowanie się, zwłaszcza smartfonem. Widzimy ludzi idących ulicą, gotowi spowodować wypadek, bo to jest najważniejsze. Idących ulicą i rozmawiających jakby ze sobą, odizolowani od świata. Człowiek uzależniony od mediów pozbawia siebie życia duchowego. Niezdolny jest do modlitwy. Ciągłe bombardowanie wrażeniami, informacjami, tak żeby człowiek stał się nieczuły i przestał normalnie myśleć. Patrzymy na to, że mniej ludzi chodzi do kościoła chociaż.
na tej mszy świętej o godzinie 17:00 najmniej się jest was bardzo wielu. I nie tylko ja, ale mamy taką obserwację, że liczba obecnych na tej mszy świętej wzrasta. Wielu szuka tego, co święte, szuka głębi. Odbyliśmy kolędę w parafii. Przyjęło nas mniej parafian niż przed epidemią. Niektórzy, bo odwrócili się od Pana Boga, nie przyjęli księdza, ale też bardzo wiele mieszkań opustoszałych. Kiedyś w jednym wejściu 10 rodzin, 8 przyjmowało kolędę, dzisiaj na odwrót. Dwie rodziny kolędę przyjmują, a w 10 kolędy nie ma, bo obcokrajowcy, bo chwilowo wynajęte mieszkanie, bo studenci, bo zamknięte, bo na lokatę kapitału. Tematem roku duszpasterskiego, który przeżywamy, jest miłość do Kościoła. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Przygotowałem książeczkę, broszurę kolędową. W niej zawarte jest 14 takich najczęściej spotykanych problemów z Kościołem i krótkich modlitw. Bardzo zachęcam do lektury, do czytania. Dzisiaj po mszy świętej będzie można tę książeczkę też nabyć. Kościół, także ten parafialny, ma swój wymiar materialny. Pragnę z całego serca podziękować za wszystkie ofiary składane w kościele czy wpłacane na konto bankowe. Dzięki nim działa nasza parafia. Przed czterema laty zaciągnęliśmy pożyczkę 800 niemal tysięcy, za którą zakupiliśmy pomieszczenia. Obecnie jest w nich klub seniora, reprezentacyjna sala parafialna, żłobek, nowy oddział przedszkola. Dzięki ofiarności parafian udało nam się spłacić 460 tysięcy. Zostało trochę ponad 300 tysięcy do spłaty, które musimy spłacić w ciągu najbliższych 5 lat. Przy minimalnym procencie, około 1,2% w skali roku. Czeka nas też trudne zadanie materialne, remont tarcz zegara na wieży kościoła, który obliczany jest na 220 tysięcy. Staram się o dofinansowanie z zewnątrz. Jeśli uda się je uzyskać, będę o tym parafian informował. Najmilsi, chcemy patrzeć w przyszłość z ufnością. Nie ulec przerażeniu złem, które świat ogarnia, i zamętowi, który ogarnie Kościół. Matką Kościoła jest Maryja, Matka Boża. Patronką naszej parafii jest Maryja Królowa. Wielu z was osobiście oddało się Maryi. Wielu ją szczerze kocha. Jeśli z nią idziemy przez życie, nie unikniemy krzyża i ofiary, bo takie było życie Chrystusa i takie życie Maryi. Ale zawsze, idąc z Maryją, idziemy ku zmartwychwstaniu. Amen.